protesty, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com. Chcesz zacząć uczyć się jeździć na motocyklu? Szukasz motorowaru lekkiego z manualną skrzynią i niską ceną? Czy router WS50 może okazać się dobrym wyborem? Sprawdźmy to razem ze Skuterowo.com. If I feel down, help me get back on my feet again. WS kosztuje niecałe 3000. Gdzieniegdzie można się natknąć na jeszcze niższą cenę. Router to chyba jeden z najtańszych jednośladów na polskim rynku. Wiadomo, że za takie pieniądze nie możemy spodziewać się wodotrysków czy wybujanego designu. Ale otwórzmy sobie drogę do świata dwóch kółek. Właśnie w taki sposób. Właśnie dzięki routerowi WS50. Dlaczego to jest dobry wstępniak? Bo jest lekki i łatwy do opanowania. Wszystko działa tak jak w motocyklu. Biegi, sprzęgło, hamulce. Wszystkie układy działają zgodnie z oczekiwaniami. Biegi wchodzą precyzyjnie, a sprzęgło jest miękkie i łatwe do wyczucia. Wiadomo, pierwsze w życiu próby ruszenia manualem mogą nie pójść lekko, ale potem już będzie tylko lepiej. Każdy w życiu kiedyś jakoś musiał zaczynać. Po oswojeniu się z maszyną warto przyjrzeć się jej bliżej. Możliwe, że dostrzeże się podobieństwa do innych motorowerów obecnych na rynku. WS50 na pewno nie jest misterem wśród jednośladów, ale w pełni spełnia swoje podstawowe zadanie. Ma jeździć, nie sprawiać kłopotów i dawać wiele miłych doznań kierowcy. Te zapewnia dobra dynamika jednostki i chłodzonej powietrzem. Musi się uważać, żeby niezbyt długo jeździć z małymi prędkościami na wysokich obrotach. To silnikowi osiągał absolutnie nie służy. Aktualnie zapięty bieg i prędkościomierz oraz obrotomierz możecie śledzić na desce rozdzielczej. Jest czytelna i podaje precyzyjne informacje. Nad bezpieczeństwem czuwają dwa hamulce. Tylny nożny bębnowy, który bez problemu blokuje koło i ręczny przedni tarczowy. Oba dobrze współgrają. WS nie ma najmniejszych problemów z zatrzymywaniem się, nawet awaryjnym. Teraz spójrzmy na zawieszenie. Klasyka. Przednia oś jest amortyzowana przez lagi, a tylna podwójnym amorem. Nie można się doczepić do jakości tłumienia drgań. Omijając większe dziury, można podróżować naprawdę komfortowo. No chyba, że chcemy sobie urządzić mały offroad. Tak jak my. Poza asfaltem router też daje radę. Jest naprawdę w porządku, mimo cienkich opon. Takie tutaj są zastosowane po pierwsze ze względu na, uwaga, magiczne słowo oszczędności, a po drugie ze względu na zmniejszenie oporów toczenia. Przez to, jak na zablokowaną czterosuwową pięćdziesiątkę, WS rozpędza się nawet dobrze. A co z jazdą miejską? Małe rozmiary i niska masa pozwala sprawnie manewrować w korkach. Odblokowany WS50 nie będzie mułem na drodze. Na krótkich trasach z punktu A do punktu B nie będziemy też odczuwać dyskomfortu. Kanapa jest nawet wygodna, a pozycja za kierownicą naturalna. Czy niecałe 3000 za taką maszynę to dobra cena? Chyba tak, tym bardziej, że routery raczej nie są awaryjne, a jak już coś się dzieje, to można to tanio i łatwo nawet samemu naprawić. WS50 może być dobrym pomysłem na realizację swoich marzeń o dwóch kółkach z manualną skrzynią. Marzeń, które są wstępem do czegoś większego. Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com